nami dzisiaj, słuchajcie, Inu, Izabela Gadzałka. Witaj, Inu. Cześć. Witaj. Dzisiaj jest nasz pierwszy odcinek w projekcie Dziecko na Nowy Świat. Także bardzo cieszę się, że właśnie ty otwierasz ten projekt ze swoją wiedzą, ze swoją energią, ze swoimi odczytami, które czuję całą sobą, że idą prosto z twojego serca i z twojej linii przeznaczenia do tego, żeby właśnie mówić nam, skąd jesteśmy w tym wcieleniu, z jakimi rzeczami mamy w sobie do czynienia, do uzdrowienia, do odkrycia. Także dziękuję ci bardzo za to, że jesteś z nami. No i co? Zaczynamy, kochana. Tak, ja ogromnie dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest duże wyróżnienie i jestem wzruszona tym faktem. Jest tutaj ze mną, od razu powiem na wstępie, mój pies. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo nam hałasowało, ale czasami jak ktoś usłyszy, to potrafi, wiadomo jak to pies, szczekać. Jasne. Psy i koty wyczuwają energię. Na mnie koty reagują w ten sposób, że zaczynają miauczeć i łazić wokół osoby, z którą rozmawiam, gdyż koty mają tendencję do odczytywania przestrzeni przez przesyłu informacji na wymiary, z którymi są połączone bezpośrednio, więc one po prostu jak radary chodzą i zbierają. Tak. Natomiast z psami jest tak, że jak coś jest obok nas, co nam nie do końca służy, to one dają nam znać, że tak jest, tak. Ale to wtedy już nasza rola, żeby coś z tym podziałać. Także jak zaczniesz czekać, to zaraz będziemy zamykać oczy i sprawdzać przestrzeń. Inu, powiedz, kochana, z czym ty do nas dzisiaj przychodzisz? Ach, przychodzę dzisiaj do was z moją największą pasją, jaką są analizy kosmogramu urodzeniowego, czyli zanurzanie się w meandry naszej głębi. I myślę, że na samym początku mogłabym powiedzieć, czym w ogóle jest kosmogram urodzeniowy, ponieważ kosmogram jest to mapa nieba z chwili naszego urodzenia. Stop, bo to jest bardzo ważne zdanie. Mapa nieba z chwili naszego urodzenia. Okej, okay, czyli można by było rzec, że to jest taka, jak mamy mapy skarbów i szukamy skarbu, to znaczy, że to jest taka nasza mapa, skąd przychodzimy, tak? Rozumiem? Możemy było tak to odczytać? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest mapa, to są wskazówki dla nas, tak by można było powiedzieć. Właśnie to jest fajne skojarzenie z tą mapą skarbów. To jest nasza indywidualna mapa, która mówi o tym, kim jesteśmy na bardzo głębokim poziomie. To jest mapa naszej psychiki. Jest o tym, jak nasza psychika funkcjonuje, dlatego że planety to są poszczególne części naszej psychiki, a znaki zodiaku to są procesy psychologiczne, poprzez które te planety się wyrażają. Czyli jakie procesy psychologiczne zachodzą, ażeby ta konkretna część naszej psychiki mogła funkcjonować, mogła się wyrazić, w zależności od tego, jakie są funkcje tej planety. Czyli to jest mapa naszej psychiki. I astrologia jest taka owiana trochę złą sławą, bym powiedziała, przez horoskopy gazetowe, które się bardzo dobrze sprzedawały. Ale nie jest to prawdziwa astrologia. Tak naprawdę wszyscy mamy w sobie wszystkie znaki zodiaku. Jesteśmy jednym, jest w nas całość. I sugerowanie się tylko swoim znakiem zodiaku, czyli słońcem, tym, w jakim znaku zodiaku było słońce w chwili naszego urodzenia, jest w pewien sposób separujące, bo to jest tylko jedna część naszej psychiki. Bardzo ważna, ponieważ słońce to jest nasza świadomość, to są naturalne dla nas założenia na temat rzeczywistości. Słońce jest o tym, czego potrzebujemy, jakie środowisko potrzebujemy sobie stworzyć, ażeby móc być sobą, ażeby móc wyrażać swoją naturę, ażeby móc wyrażać swoją wyjątkowość, żeby... Słońce to jest ekspresja.
ale są też inne planety, które mówią o innych ważnych częściach naszej psychiki. Na przykład Księżyc to jest nasza podświadomość, to jest nasze ciało emocjonalne i mówi o tym, czego potrzebujemy, ażeby się czuć bezpiecznie, czego potrzebujemy na poziomie emocji. I odnośnie dzieci jest to bardzo ważny element, dlatego że to jest nasza relacja z mamą, to jest nasze wewnętrzne dziecko, tak? Podświadomość, która się kształtuje w tych pierwszych latach naszego życia. Więc znajomość swojego kosmogramu urodzeniowego to jest ogromny potencjał, dlatego że my możemy bardziej zrozumieć siebie i to, czego potrzebujemy w naszym życiu. Zobacz, jak to się pięknie zwiąże i składa. Ja mam taką funkcjonalność jakby w swojej energetyce, żeby łączyć kropki. Z różnych obszarów zbierać w jedno. Zresztą wiesz, bo robiłaś mi odczyt, także doskonale wiesz, jakie są moje umiejętności te energetyczne. Bo przecież z kosmogramu też to wynika i to, o czym mówiłaś, że jest to mapa naszej psychiki, ja bym powiedziała głębiej, że jest to nasza mapa naszej energetyki, która przekłada się na naszą psychikę, a przez psychikę przekłada się na materialny świat, rzeczywistość, w której funkcjonujemy. To jest jedno przez drugie, to się przenika, to trochę tak jak matrioszki, tak? Czyli jest większa laleczka w środku jest mniejsza i ta najmniejsza jesteśmy my tutaj na tej przestrzeni, w której funkcjonujemy w codzienności, ale to jest nieodzowne, nieodłączne, to jesteśmy wszystko my, tylko na różnych poziomach. I to, o czym rozmawiałyśmy jeszcze tam wcześniej przed nagraniem, że jest 12 znaków zodiaku, a ja Ci mówiłam o tym, że jest 12 nici DNA, które odpowiadają za różne poziomy świadomości i różne poziomy wymiarów. A wtedy miałyśmy takie wow, że jakby tu można by było bardzo ładnie to przełożyć właśnie na ustawienia planet i tych momentów i z jednej strony punktów urodzeniowych z tego kosmogramu urodzeniowego, ale później w życiu również można to badać na podstawie tego, w jaki sposób układ gwiazd współdziała z nami i co w danym momencie będzie wspierane poprzez dane położenie gwiazd na niebie. Dla mnie to jest informacja wprost, że jakby my jesteśmy połączeni z kosmosem, jesteśmy odbiciem kosmosu, więc energetycznie to, co idzie z kosmosu, oddziaływuje na nas wspierająco w danym momencie, kiedy to się pokazuje. Także no naprawdę, to jest po raz kolejny, słuchajcie, kochani widzowie, dowód na to, że to nie jest tak, że każdy mówi inaczej. To jest tak, że każdy mówi ze swojej perspektywy o tym samym. Tylko nazywa to troszkę inaczej. Tak, są to inne narzędzia, ale tak naprawdę one sprowadzają się do tej jednej prawdy, że jesteśmy całością. To jest to, co powiedziałaś. Tak, to jest ta energia z kosmosu, którą my pobieramy tu na Ziemię. Ja to w ogóle widzę w ten sposób, że my jesteśmy tą materią, przez którą może się wyrażać wszechświat. A więc my zasysamy tą energię wszechświata i wraz z naszym pierwszym oddechem, kiedy tutaj się rodzimy i my możemy przejawiać te potencjały i pragnienia wszechświata. Ładnie. Tych wyższych energii, które poprzez nas mogą tutaj realizować się na Ziemi. Więc znajomość swojego kosmogramu to jest ogromny dar, dlatego że my możemy bardziej zrozumieć siebie, zrozumieć to, co w nas jest i jakby uznać swoją wyjątkowość, bo nie ma drugiej osoby na świecie takiej jak ja, takiej jak ty, czy ktokolwiek, kto nas ogląda. Nie ma. Pani, ale w ogóle to jest znowu odkrywcza rzecz, o której ty mówisz, bo ja całe moje życie miałam takie poczucie w sobie i nawet mówiłam o tym głośno, co było mi zarzucane, że jestem skromna w cudzysłowie, bo mówiłam, że jestem jedyna i niepowtarzalna i że drugiej takiej na planecie nie ma. A dzisiaj mówisz to ty tutaj publicznie i jakby dostaję znowu potwierdzenie, że tak właśnie jest. Dokładnie. I że to nasze odczuwanie siebie, tej swojej wyjątkowości, to nie jest wyraz egoizmu. To
To nie jest wyraz właśnie tej fałszywej skromności, tak? Tak. W cudzysłowie oczywiście. Czy właśnie tego bycia, jak brakuje mi słowa, wyniosłym, o. Tak, tak. To nie jest kwestia tego, że ja czuję się lepsza od kogoś, bo ja się czuję wyjątkowa i jedyna, niepowtarzalna. Ja z założenia, że jestem wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna, mam szacunek i wartość czuję ogromną w tym, że każdy z nas taki jest. Dokładnie. Poza tym też zaszczepiono w nas taki wstyd, żeby się nie wychylać, żeby właśnie nie wychodzić z tym swoim światłem. I powiem Wam, że w ogóle wyjęłam sobie kartę przed tym nagraniem z cudownej talii wyrocznia Gwiezdnych Ziaren. I karta, którą wyjęłam, to jest odważna piwonia, wielowymiarowa, wyjątkowa natura. Pozwól, by Cię widziano. Właśnie, nie wiem, czy tutaj nie będzie, a muszę przy twarzy chyba mojej, bo mam to zamazane tło. I to jest właśnie o tym, o czym mówimy, że warto jest pozwolić sobie pokazać swoje światło i pokazać swoją wyjątkowość. Wiesz co, zobaczyć ją sobie przede zobaczyć, wszystkim. Zobaczyć, tak. Żeby ją najpierw, zanim pokazać innym, to trzeba ją zobaczyć w sobie, uszanować. I jakby dla mnie kosmogram to jest właśnie takie narzędzie, o którym ty mówiłaś, które pokazuje, kim jesteś i skąd jesteś i z czym jesteś i co możesz tak naprawdę, bo to jest w tobie. Dokładnie, dokładnie. To są nasze ogromne potencjały, z tym, że mamy wolną wolę. I kosmogram urodzeniowy to nie jest, nie jest o tym, że my jesteśmy na coś skazani, ani o tym, że to na pewno, skoro to jest moja mapa, to ja nie muszę nic robić, to się wydobędzie ze mnie na zewnątrz. To się samo nie zrobi. Więc jest potrzeba poznania siebie na takim głębokim poziomie, zobaczenia swoich potencjałów po to, żeby móc siebie rozwijać. Bo znajomość właśnie swojego kosmogramu pokazuje, co ja mogę w sobie rozwijać, jakie są moje potencjały. Czyli to jest też o tym, jaką potrzebuję w pewien sposób wykonać pracę, zaangażować się w to. Bo to jest mój potencjał, ale on może zostać niewykorzystany. A tak jak mówiłam, nie ma drugiego kosmogramu urodzeniowego takiego samego na świecie i nawet jeżeli urodzimy się po raz kolejny, to nie będzie tego potencjału. Także my nie możemy tego zmarnować. Możemy, ale dobrze byłoby go to wykorzystać. Fajnie by było. I to znowu fajnie się spina z tym, co ja czuję i co myślę, że jakby praca pracą, ale my tutaj schodząc na tą przestrzeń z automatu jesteśmy, mamy ten zasób energetyczny i potencjał w sobie, ale on jest przyblokowany. I żeby go aktywować, to musimy z siebie pewne rzeczy pościągać, tak? Tak. I mój jakby, moja intencja na ten projekt Dziecko na Nowy Świat jest jakby dwutorowa. Z jednej strony, tak jak ty mówiłaś na naszym wstępie, na nagraniu opowiadającym o tym, że zgodziłaś się wziąć udział, że i moją, i twoją, i chyba wszystkich uczestników projektu intencją jest, żeby wspomóc dzieci, żeby nie musiały tak wiele z siebie ściągać, ale to się zadzieje tylko wtedy, kiedy my dorośli nauczymy się siebie. Czyli jakby my się rozbierzemy z tego płaszcza, który jest na nas narzucony od wielu, wielu lat, w zależności od tego, kto ile żyje i w jakim środowisku. Każdy będzie miał swoje do odkrycia, do ściągnięcia z siebie. Ale tylko dzięki temu, że popracujemy, tak jak mówisz, czyli odkryjemy siebie, nie będziemy mieli tendencji do tego, żeby powielać ten sam schemat, który obciąży też nasze dzieci. Prawda? Tak, tak. Bo poprzez świadomość właśnie tego swojego układu planet w pewien sposób robimy przestrzeń na to, że inni ludzie mają swoją mapę, mają swoje potencjały, mają swoją naturę
i że nie ma jednej oczywistej metody, jakby to powiedzieć. Na przykład system edukacji, on w dalszym ciągu wygląda tak, jak wygląda, że te wszystkie dzieci traktuje się jednakowo. Z wszystkich robi się tą samą masę. Przeciska się przez taki kwadracik, formuje się te dzieci. A każde dziecko jest inne i są dzieci, które doskonale odnajdują się na przykład w tradycyjnej szkole wśród innych dzieci, a są takie dzieci, które bardziej potrzebują edukacji domowej na przykład. I znajomość właśnie tych potencjałów, tej wyjątkowości swojego dziecka sprawia, że my możemy w pewien sposób pomóc im tworzyć odpowiednie warunki dla tego konkretnego człowieka. Lizuś, bo wspominałaś o tym, że kosmogram jest naszą mapą gwiezdną, tak nazwijmy to. Czyli rozumiem, że dzień, godzina, gdzie przychodzimy na świat ma znaczenie, tak? Tak, tak, jak najbardziej, bo to chodzi dokładnie o ten moment urodzenia. Czyli nie wystarczy sama data, tylko jest też potrzebna godzina. Okej. Okay. To się znowu pięknie składa z tym, że jak wchodzimy z energetycznego punktu widzenia, że jak wchodzimy we wcielenie, to też decydujemy się na zejście w określonym czasie, w określonym miejscu, po to, żeby móc doświadczać określone rzeczy. Dokładnie. I to znowu jakby jest przełożenie jeden do jednego na kosmogram. Dokładnie, dokładnie, ponieważ kosmogram mówi o tym samym, że my wybieramy moment urodzenia, co do godziny, wybieramy rodzinę, wybieramy poszczególne ważniejsze wydarzenia, które mają się wydarzyć. I to jest też ciekawe, dlatego że astrologię naprawdę można eksplorować na tak szerokiej płaszczyźnie, że by tutaj zabrakło nam dnia, żeby opowiedzieć o wszystkim, ale każde ważne wydarzenie w naszym życiu, czy to zmiana pracy, czy to ślub, czy to rozstanie, czy to urodzenie dziecka, czy to cokolwiek ważnego w naszym życiu się wydarza, to ma odniesienie, ponieważ każdy moment ma swój układ planet. I jak nałożymy na ten układ planet danego wydarzenia, ważnego dla nas, na nasz kosmogram, co nazywa się tranzytem, to możemy zobaczyć, że poszczególne planety dotykały często w bardzo ścisłych aspektach naszych urodzeniowych planet. A więc to można odnaleźć odniesienie tego danego wydarzenia. A więc jak najbardziej wybieramy. I to by można było skojarzyć z tym, że jeżeli dane wydarzenie nakłada się na mój kosmogram urodzeniowy i dotyka moich planet, to znaczy, że to jakby idę w drogą przeznaczenia? Tak by można było to odczytać, że to jest ta droga właśnie zgodnie z mapą? Tak, można by było powiedzieć w ten sposób, bo ja czuję, że są pewne wydarzenia, które jakby potrzebują się wydarzyć, potrzebują się zadziać. One są zaznaczone na tej naszej osi życia i można znaleźć odniesienie właśnie tych wydarzeń na naszym kosmogramie. Dlatego też praca z tranzytem, czyli praca z energetyką aktualną, tym jak ona się ma do naszego kosmogramu urodzeniowego, pomaga nam w pewien sposób przygotować się na pewne energie. I to nie oznacza, że mamy nie wyjść z domu w danym dniu, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi tego, że jest energia, która zaprasza nas do konfrontacji z czymś. I jeżeli my znamy tą energię i konfrontujemy się z jakimiś trudnymi rzeczami, które być może wypieraliśmy przez większą część naszego życia, to może nie będzie potrzeby, ażeby wszechświat nas zatrzymywał w jakiś drastyczny sposób, bym powiedziała. Jasne. Szczególnie, że mówi się o tym, że te czasy, jakby istoty, które schodzą na te czasy, schodzą po to, żeby uzdrowić swoje największe traumy. Dokładnie. Po to, żeby właśnie siebie oczyścić. Tak. Więc świadome bycie w duchowości to też jakby podążanie w tym kierunku trudnych rzeczy, które wcześniej być może nie byliśmy gotowi i wkładaliśmy do szafy albo pod dywan. I właśnie ja widzę bardzo spójność, wielką spójność w tym,
żeby sczytywać energie, które przychodzą w danym momencie, które nas wspierać mogą w procesach, które nam służą. I ja to widzę w ten sposób, czyli jakby odczytywanie energetyczne choćby z kosmogramu, bo jest wiele narzędzi, albo intuicyjne odczytywanie energetyczne, bo ludzie wysoko sensytywni po prostu to odbierają przez swoje ciało i wcale ucząc się jakby odczytywać tego ze swojego ciała, nie muszą używać narzędzi zewnętrznych, prawda? I też jakby sobie będą radzić w tym, żeby w czuciu energii, które na dany moment im nie służą, się wycofać troszkę i zadbać o siebie, a wtedy, kiedy czują dopływy energii, żeby działać, bo to będzie wspierające ich kreatywności i to jest też bardzo okej. Ale właśnie dla mnie to wszystko, o czym my mówimy tutaj, ma być pretekstem do tego, żeby szukać tych momentów, w których może być mi łatwiej, lepiej, tak? Nie tak. Na zasadzie odczytam sobie coś i będę wchodziła w lęk i w strach, że coś tam może mnie spotkać, tylko na zasadzie takiej, okej, wiem, że to i to może się zadziać, bo po to tu zeszłam, żeby to wyprostować, to teraz znajdźmy moment, w którym to wyprostowywanie będzie w najłagodniejszej wersji, w najłagodniejszy sposób, w najłagodniejszych energiach i otoczeniu, tak? Tak, tak, jak najbardziej. I w ogóle też myślę, że miałam taką myśl, ale mi uciekła. Przyszło, ale to była myśl związana z wybaczeniem, dlatego że ja na przykład tak czuję, że żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz, potrzebowało się wiele rzeczy wydarzyć. Wiele rzeczy wydarzyło się w moim życiu trudnych już na samym wstępie, dlatego że borykałam się z dużą traumą śmierci mojego taty. Mój tata zmarł, kiedy miałam 2 latka, to było bardzo duże obciążenie, można powiedzieć, dla mojej podświadomości i wiele rzeczy się po prostu wydarzyło po drodze w związku też z tą traumą, ale i ja widzę to w moim kosmogramie i czuję, że generalnie my też przychodzimy właśnie po to, żeby powybaczać pewne rzeczy, żeby tak on, i to mi daje też znajomość kosmogramu, że tu cała moc sprawcza jest po naszej stronie. To my decydujemy, co zrobimy z tymi energiami. To my decydujemy, właśnie tak jak powiedziałaś, czy ja pozwolę sobie na to, żeby na przykład wypocząć, żeby, nie wiem, pojechać gdzieś samotnie, bo potrzebuję się zregenerować, czy mogę, bo jest to dobry czas dla mnie po to, żeby działać w jakiejś przestrzeni. I tego wszystkiego możemy dowiedzieć się właśnie z różnych narzędzi. Ważne, żebyśmy wybrali takie, które z nami najbardziej rezonuje, tak bym powiedziała. A powiedz mi, jakie informacje można odczytać z kosmogramu dziecięcego i przełożyć go w codzienność, takie codzienne bycie z dzieckiem? Przede wszystkim możemy zrozumieć bardziej naturę tego dziecka, jaki jest sposób jego ekspresji, jaka jest jego energia, czy jest to dziecko, które jest bardziej takie, ma w sobie dużo ognia na przykład, czyli jest bardzo w działaniu, potrzebuje też na przykład więcej aktywności fizycznej, sportowej, tak ażeby dać upust w pewien sposób tej energii, czy jest to bardziej dziecko, które jest wrażliwe, które potrzebuje wyciszenia, które potrzebuje też i samotności, tak? Możemy też bardziej zrozumieć tego, czego to dziecko potrzebuje do tego, ażeby się czuć bezpiecznie emocjonalnie i to jest bardzo ważne, dlatego że dla każdego z nas czym innym jest to bezpieczeństwo emocjonalne. Niektórzy z nas mają w sobie potrzebę podróżowania, przekraczania granic, bycia cały czas gdzieś na szlaku, a dla kogoś innego to poczucie bezpieczeństwa ma największe wtedy, kiedy jest wśród rodziny. Więc zrozumienie tego, że to dziecko ma dokładnie takie potrzeby i pomaganie mu w tworzeniu takiego dla siebie środowiska poprzez też rozmowę z tym dzieckiem, poprzez poznawanie, w jakim miejscu rozwoju ono w ogóle jest i wspieranie go, jest czymś, co pomaga temu dziecku w nieokłamywaniu, bym powiedziała, swojej natury.
Tak? Ja to powiedziałam w tym pierwszym wstępnym filmiku, że z wielu programów potrzebowaliśmy wyjść my. A wtedy, kiedy wiemy, że to dziecko naprawdę potrzebuje takich rzeczy, my możemy bardziej to dziecko w tym wspierać. Możemy zrozumieć, w jaki sposób to dziecko się w ogóle komunikuje, bo o komunikacji jest Merkury i Merkury w zależności od tego, gdzie jest usytuowany, może być mniej wygadane, może być bardziej wygadane. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które mogą nam pomóc właśnie w codziennej komunikacji z tym dzieckiem. A z twojego twojego doświadczenia, bo robisz tych kosmogramów już setki, to powiedz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kosmogram dziecięcy. Co było dla ciebie największym zaskoczeniem, co wyczytałaś z kosmogramu i co poprzez przekazanie informacji rodzicom wywołało takie wow i takie aha, i takie zrozumienie i zmianę, taką realną zmianę. Takim największym zaskoczeniem było może dziecko, które miało w sobie ogromną wrażliwość, ma w sobie ogromną wrażliwość. Jest dzieckiem, które od maleńkiego miało bardzo mocne wglądy, taką silną pamięć komórkową. To była dziewczynka, to jest dziewczynka, która mówiła, że pamięta, jak patrzyła z góry na swoją rodzinę, że mówiła do swojej mamy, że ona jest tak naprawdę, że ona wcale nie jest taka mała, że ona tak naprawdę ma bardzo dużo lat. Więc to jest dziecko, które miało w sobie bardzo, ma w sobie cały czas bardzo mocno rozwiniętą tą pamięć komórkową. I jakby potwierdzenie tego w pewien sposób tym kosmogramem jest czymś, co daje rodzicom takie wow, to dziecko nie wymyśliło sobie tego, to dziecko naprawdę tak czuje, to jest takie potwierdzenie, my w pewien sposób jakby nasz umysł... Uwiarygodnienie po prostu, tak? Tak, potrzebuje w pewien sposób tego potwierdzenia, my często jako umysł, albo też inna dziewczynka, która jest na edukacji domowej, dlatego że nie mogła się w ogóle odnaleźć w szkole, jest bardzo taka ekscentryczna, jest indywidualistką i trudno jej było po prostu jakby zmieścić się w kluczu, jaki panuje w tradycyjnym sposobie nauczania, więc też jakby uświadomienie sobie tego, poznanie wsparło tych rodziców. Może nie tyle w podjęciu decyzji, bo oni już wcześniej podjęli decyzję, ażeby to dziecko poszło na edukację domową, ale jest to jakby takim pewnego rodzaju potwierdzeniem, że ten umysł tego dziecka, bo tutaj konkretnie właśnie mówię o Merkurym, czyli nasz umysł logiczny, funkcjonuje w taki sposób, że będzie mu trudno jakby rozwiązywać zadania konkretnym trybem, jaki jest narzucony przez edukację standardową, tradycyjną. Jest w edukacji domowej, ale w szkole alternatywnej, gdzie dzieci uczą się tego, czego chcą się uczyć. Daj Boże, żeby w końcu było tak zawsze i wszędzie i dla każdego. Ale czuję, że jakby poprzez nasze obudzenie, poprzez nasze powiększanie świadomości, to jest jedyna droga do tego, żeby oddolnie były zmiany. Tak. Żeby jakby, że to, co się dzieje w szkole, nie jest dla nas, nie było dla nas dobre i nie jest dobre dla naszych dzieci, tym większa szansa na to, żeby ta szkoła się zmieniała. Choćby poprzez takie inicjatywy, czy szkoły, tej leśnej, zielonej, czy edukacji domowej, czy jakichkolwiek innych inicjatyw, które oddolnie będą dawały coraz większą przestrzeń dla tych dzieci ze świadomymi rodzicami, ze świadomymi rodzinami. Ja sobie tego życzę i kreuję to cały czas. Gdyż moje dziecko skończyło wczoraj 4 lata i już za niedługo też będę stawała przed wyborem tego, co dalej. Życzę sobie, żebym wtedy już nie musiała podejmować jakichś drastycznych decyzji. Ale myślę, że do tego czasu się wiele podzieje.
z nami i dla nas. Mam taką nadzieję. Kochana, czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć dzisiaj dla naszych oglądających? Myślę, że powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, to, co najważniejsze. Jeśli zostanie jakiś niedosyt, to dobrze. Żeby tutaj zaglądać do nas. Na koniec chciałabym powiedzieć, że im więcej my damy sobie dla nas zgody na to, żebyśmy my mogli być sobą, żebyśmy mogli emanować swoją esencją, swoją naturą, im więcej my wydamy tej pracy, ale im bardziej miłością obejmiemy siebie, tym bardziej będziemy mogli wspierać dzieci, bo w nas też jest małe wewnętrzne dziecko, które potrzebuje wyrażenia, które potrzebuje przestrzeni. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc kochani, ten cykl nie jest tylko dla rodziców. Ten cykl jest dla każdego z nas, bo poprzez informacje, które wysyłamy w kontekście naszych dzieci, dotykamy obszarów, które i dla nas są ważne, bo też byliśmy dziećmi. Wszyscy jesteśmy jednością i nasze nieukochane dziecko z tych czasów, kiedy wkładano nas w te kwadraciki, klateczki, miareczki, skale i inne dziwne takie, one nadal gdzieś w nas są. I jeżeli mamy na to gotowość i przestrzeń, to ten cykl niesie ze sobą informacje, które również możecie wykorzystać dla swojego własnego dobra, dla swojego wewnętrznego dziecka, dla odkrycia siebie na nowo i stanięcia swojej prawdzie w pełnym blasku i świetle. Dla dobra nas wszystkich. Dokładnie. Dziękuję Ci, kochana. Dziękuję Ci, kochana, za pierwszy odcinek. Emisja już dziś. Ci, którzy oglądają dziś, to dziś. Ci, którzy będą mogli obejrzeć w swoim czasie, to w swoim czasie. Film zostanie oczywiście na kanale do wglądu cały czas. A my się widzimy już za kilka weekendów. Tak. Dziękuję. Nie, buziaki. Dla wszystkich. Buźka. I do zobaczenia. Zobaczenia. Pa, pa. Pa.